no, masz. Szczęście. Prezentuj, broń, na prawo, patrz. Poczet, baczność. Poczet, spocznij. Obejmuje wszystkich uczestników tej mszy świętej sprawowanej w intencji świętej pamięci Józefa Kuracia Ognia i jego towarzyszy. Ale do tego pozdrowienia pragnę dołączyć pozdrowienie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, którego mam honor i zaszczyt zastąpić i reprezentować z tej racji, że w ubiegłą sobotę i dzisiejszą po dwuletniej przerwie jest wreszcie możliwość, aby ksiądz arcybiskup spotkał się z wszystkimi kapłanami naszej diecezji. Bardzo proszę księdza Henryka o przedstawienie swojej intencji, a potem pana Jana Kurasia o zaprezentowanie, powitanie przybyłych gości. Ja sprawuję mszę świętą za majora Józefa Kurasia Ognia, jego żołnierzy. Im bardziej zapoznaję się z ich życiem, tym większy mój podziw dla tych ludzi, bo mogli spełniać polecenia władz hitlerowskich, później tak zwanej władzy ludowej, a oni wybrali poniewierkę. Proszę sobie wyobrazić, że w obozie na Turbaszu, przy Gorcach, oni spali w butach, broń pod głową, bo w każdej chwili mogli być zaatakowani. Takie to było ich życie. Oprócz tego uratowali honor górali. Mało o tym się mówi. Przecież Hitler chciał zorganizować góralny polk, czyli państwo górali. Trochę tam dało się na to złapać. Niech będzie u Panu Jezus Chrystus. Na Podhalu pod Turbaczem partyzantka wierzba płacze, zgasł już ogień, ale pamięć on wciąż się tli. Napisał
Andrzej Kołakowski. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie Państwa na obchody 75. rocznicy ostatniej walki i śmierci Józefa Kurasia Ognia. Naszym obowiązkiem jako Polaków jest dbać, odkrywać i rozpowszechniać historię naszego narodu. Szczególnie ważne jest, aby każdy z nas przekazał wiedzę na temat losów naszej ojczyzny kolejnym pokoleniom. Walczący podczas II wojny światowej żołnierz Wojska Polskiego, Armii Krajowej, oficer batalionów chłopskich, partyzant na Podhalu, Józef Kuraś Ognia jest jedną z postaci historycznych, o której również powinniśmy pamiętać. Dzięki takim wydarzeniom jak ta historia Polski nie odejdzie w niepamięć. To również przykład i przesłanie, które kierujemy do wszystkich rodaków, dla których patriotyzm dziś już nie musi być walką z bronią w ręku, ale może mieć zupełnie nowy wymiar. Ogień i jego partyzanci stanowią jedną z ikon powojennego podziemia niepodległościowego w Polsce, napisał dr Maciej Korkuć. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, tak w zacnym gronie. A w szczególności chciałem przywitać bardzo serdecznie gospodarza dzisiejszej uroczystości, księdza prałata Stanisława Strojka, dziekana dekanatu nowotarskiego. Księdza doktora habilitowanego Henryka Majszaka. Księdza Antoniego Drąg, jezuitę ze Starej Wsi koło Brzozowa. Bardzo serdecznie witam szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz towarzyszące mu osoby. Bardzo serdecznie witamy pana senatora Jana Hamelskiego. Pana senatora Andrzeja Pałęka. Witamy serdecznie pana posła Arkadiusza Mularczyka. Witamy panią poseł Annę Paluch. Witamy panią Iwonę Mularczyk, przewodniczącą Rady Miasta Nowy Sącz. Witamy Sławomira Hajosa, byłego posła na Sejm RP. Witamy pana starostę Tarczańskiego, pana Piotra Bąka. Witamy wójta gminy Nowy Targ Jana Skwarducha oraz wicewójta Marcina Kulasa. Witamy wójta gminy Podegrodzie Stanisława Banacha. Panią dyrektor IPN Kraków Cecylię Radą. Witamy przedstawicieli WKU w Nowym Targu. Serdecznie witamy poczty sztandarowe. Poczet sztandarowy 21. Brygady Szczelców Podhalańskich. Poczet sztandarowy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Poczet Związku Więźniów Politycznych Oddział Waksmi. Poczet Światowego Związku Armii Krajowej w Domu w Nowym Sączu z prezesem Janem Świteckim. Poczet sztandarów Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych Zgrupowania Błyskawica. Poczet sztandarowy Oddziału Górali Żywieckich w Mielówce. Witamy posterunek honorowy wystawiony przez rekonstruktorów odtwarzających trzeci pół Szczelców Podhalańskich. Witamy bardzo serdecznie Stowarzyszenie Bateria Iskra Dolina Dudajca z prezesem Wojciechem Bielem. Fundację Osąd Gminie Boże imieniem księdza Władysława Gurgacza z prezesem Janem Paśniką.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej z prezesem Markiem Łuszko. Związek Kochana Oddział Oświęcim ze sztandarem prezesem Markiem Marzutą. Pana Józefa Wieczorka, dziennikarza obywatelskiego z Krakowa. Państwo z Wigrego Duszowie, z Wabowego Okrenicy. Pan Jerzy Łach, korespondent Wiadomości Brzozowskich z Podkarpacia. Witam serdecznie, dyspaczterstwo ludzi pracy Miszczejowice ze sztandarem. Witamy Solidarność Małopolska ze sztandarem. Poczet sztandarowy Wielkiego Oddziału Batalionu Wielka Mrówka, 12 Pułk Piechoty AK. Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość, Obszar Południowy. Zakon Rycerzy Jana Pawła II. Organizacja Międzyzakładowa NSZ Solidarność przy Zarządzie Regionu Małopolska. Delegacja Opozycji Antykomunistycznej ze Skawinnej. Delegacja Opozycji Antykomunistycznej z powiatu Szumskiego. Witamy rodziny partyzantów. Cyrkusów, Rogali, Srali, Kuraśków, Drożdżów, Ręczaków, Lasów, Niemców. Wacnucki, przedstawicieli organizacji działających na terenie naszej miejscowości oraz gospodarza naszej wsi, pana Pawła Cyrmuska. Witamy przedstawicieli środowisk polskich, kombatanckich z całej Polski. Witamy bardzo, bardzo serdecznie, witamy wszystkich uczestników dzisiejszej Mszy Świętej. Dziękuję wszystkim za przybycie. I tu jeszcze mam, witam przedstawiciela wojewody małopolskiego, pana Marcina Tataro, który odczyta list po zakończonej mszy od pana wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. I tu jeszcze chciałem państwa poinformować, że po błogosławieństwie zapowiemy pana ministra o zabranie, poprosimy pana ministra o zabranie głosu na koniec, ale dopiero po błogosławieństwie troszkę się zmieniło. Dziękuję ślicznie i rozpoczynamy uroczystą prześwię. Bardzo chciałem porównania. Jeździec używa wędzidła, żeby kierować koniem. Mały ster wystarczy do tego, żeby kierować statkiem. A mały język człowieka czasami nim rządzi. Jest, drodzy, tylko jedna cnota związana z naszą mową, prawdą mówisz. To, co mamy w głowie, to mamy na ustach. Mówienie zgodne z rzeczywistością. Tego brakuje we współczesnej Polsce. Ludzie myślą jedno, mówią drugie. Wtedy już nie ma dialogu społecznego. Nie ma rozmów między ludźmi, bo nie wiemy, co myślą. Pomyślmy o wadach. Jest dwie. Na czele stoi kłamstwo, czyli mówienie czegoś innego niż się myśli. Najczęściej spotykanym grzechem języka jest odmowa. Czyli mówienie, niepotrzebne mówienie o prawdziwych wadach drugiego człowieka, naszego bliźniego. Jak jest ten człowiek lekarstwo na odmowę, on rozważa swoje własne braki. Oskarżać siebie, a nie będziemy oskarżali innych. Pewne małżeństwo obmawiało mieszkańców swojej wioski. Wszystkie wady wynaleźli. W końcu żona mówi do męża, no i kto tutaj jest święty? A mąż mówi, no ty i ja. Oszczerstwo to mówienie nieprawdy o wadach bliźniego. Srebrny brzeg języka. Król Kazimierz Wielki kazał oszczerców piętnować na twarzy jakimś znakiem rozpalonym żelazem. Donosicielstwo. O
pomyślmy, drodzy, że major Józef Uraś Ogień zginął w wyniku donosicielstwa. Najpierw zabito go słowem, językiem. Urąganie dotyczy wad psychicznych, fizycznych. Chrystusowi okrwawionemu, wiszącemu na krzyżu, urąganie. Zelżywość polega na wypominaniu, że się komuś pomogło. Pewna kobieta dała obiad biednemu, ale tak mu to wypominała, że mu obiad nie smakował. Gadulstwo zabija dialog między osobami. Kiedy chce ktoś, chce się tylko wypowiedzieć, a nie chce słuchać drugiego, nie ma dialogu. Insynuacja to wmawianie drugiemu człowiekowi rzeczy, których nie pomyślał, nie popełnił. Intryga, jakiś wstrętny grzech języka. Ktoś udaje życzliwego nam człowieka, a po prostu dołki pod nami kroki. Oczernianie, ukazywanie człowieka w złym świetle. Przekleństwa, złorzeczenia. I już po domach polskich zamiast poradnej modlitwy mamy na początku dnia przekleństwo. Bywa tak. Chełpliwość przesadza prawdę, ironia ją umniejsza. Potwarz powiększa wobec innych cudze przewinienie. Wyśmiewanie dąży do zawstydzania osoby. Sprzeciw godności człowieka. Uszczypliwość to wypowiadanie wielu drobnych złośliwości pod adresem drugiego człowieka. Wścibstwo to jest takie wypytywanie się, nachalne wnikanie w czyjeś życie z butami. Nie będę już więcej tego katalogu rozwijał, a kpiny, a szyderstwa, aluzje, demagogia. Starajmy się, drodzy, od tego wszystkiego wyzwalać, od grzechu języka. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny od wielu lat uczestniczę w modlitwie za majora Józefa Urasia, ognia jego żołnierzy. Schemat odrad ten sam. Garstka miejscowych i spora grupa przyjezdnych z różnych miejsc. O ogniu napisano wiele fachowych publikacji. Także nie mam teraz usprawiedliwienia dla ignorancji. Kto chce wiedzieć na te tematy, może się zapoznawać. Pomnik o ognianie jego żołnierzy znajduje się w Zakopanem, tablica w sanktuarium w Micheniu, inna tablica w kościele świętego Stanisława w Warszawie na Żoliborzu, krzyż na Turwaszu, w Mielcu powstaje największy pomnik żołnierzy Wychnęty. Wspaniała wiadomość. W jaki sposób, drodzy, zmarł ogień? Może kiedyś jakiś zawodowy historyk napisze książkę Żołnierze Wykręci, w jaki sposób umierali. Ciąg nieszczęść rozpoczął się 10 lutego 1947 roku. To wtedy Urzędowi Bezpieczeństwa udało się pozyskać do współpracy zaufanego człowieka, ognia, jego łącznika, któremu nadano pseudonim orientacyjny. On po trzech bodajże dniach zwerbował kolejnego człowieka, ognia, łącznika, któremu nadano pseudonim Śmiały. Były jeszcze dwie kobiety, które przyczyniły się do śmierci majora Ognia, do tragedii biegu ogniowców, które współpracowały z UB. 11 lutego zniszczono w kościelisku
od jeden z oddziałów ognia oddziału kawalera marnego. Śmiały zdradzi miejsce pobytu ognia w górach, jego miejsce do obozowiska. 18 stycznia po nocnym marszu na nartach żołnierze zaatakowali obóz ognia. No, ogniowcy nie mieli na tyle amunicji, żeby jakieś długie walki z nimi prowadzić. Stąd rozproszyli się grupkami, ogień z 6 współpracownikami, najbardziej zaufanymi ludźmi, zszedł do Ostrowska. Przyjechały dwa samochody, 50 żołnierzy, ogień powiedział do swoich. Chłopcy, jeżeli giniemy, to giniemy razem, jako bohaterzy w obronie ojczyzny. Mamy zdradę ze swoich, żeby nic się nie poddało. O godzinie 13 rozpoczął się atak. Ogniowcy zrobili zamieszanie wśród żołnierzy Ludowego Wojska Szpitalnego. Proponowali majorowi, żeby uciekał, ale już nie miał siły do dalszej walki. Zimny i Kruk, jego ochroniarze zginęli koło kapliczki. Harnaś i Powicher uciekli, Szpak ukrył się. Pozostał ogień i łączniczka Hanka. Wyszli na strych sąsiedniego domu, ale znowu skazano ich miejsce pobytu. Wtedy major rozkazał Hance, żeby zeszła ze strychu, a sam po prostu wszedł sobie w skroniach, czyli oto wielu żołnierzy wyklętych. Powiedzieli, że czekają w tortury, śmierć, poniżenie. Można powiedzieć, że majora ognia zabili wrogowie Polski. A ostatecznie dołączyli do niezliczonej ilości ofiar Stalina. 4 żołnierzy biegło na strych, zrzucili rannego majora. Sanitariusz zrobił mu opatrunek. Wnieśli go na noszach do samochodu. Ci młodzi żołnierze, mówieni przez propagandę komunistyczną, jechali do nowego parku wśród radosnych wystrzałów, krzyków, bo myśleli, że złapali jakiegoś reszta i tam byli po prostu wiozą ze sobą. Dojechali do szpitala starego, nowym targu, teraz starego. Tam kordon kabelu otoczył szpital. W środku szpitalu Uber pilnował porządku. W nocy przyszedł ksiądz Jan Szybowski, który był wtedy wikarem w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym. Udzielił rannemu sakramentów. Tylko on znał tragizm położenia tego człowieka. Nie wiemy, jak to wszystko się odbywało, czy była jeszcze jakaś między nimi rozmowa. Czasami ludzie przed śmiercią na chwilę odzyskują jakąś dobrą formę. Być może spotkały się ich spojrzenia, tego już nie będziemy widzieć. Ksiądz Szybowski, później ten, który był związany z partyzantką w Borcach, później 5 lat spędził w więzieniu. Ogień zmarł 20 minut po północy, było do 22 lutego. Położono go na korytarzu. Żołnierze podchodzili, kopali jego martwe ciało. Tego Polacy nie znali. To barbarzyństwo.
wywieziono ciało samochodem pancernym do Krakowa. Położono to ciało na dziedzińcu Urzędu Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu. Można powiedzieć, że bali się ognia nawet po śmierci. Sprowadzili jego brata, który był w więzieniu, żeby rozpoznał ciało. Również funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, który występuje w jednym z filmów o ogniu, a jest, są całe godziny różnych filmów. Ostatnio po raz kolejny wszystkie przejrzałem, żeby odświeżyć sobie pamięć. Ten funkcjonariusz występuje w jednym z filmów i również opowiada, że on też miał zadanie rozpoznać ciało ognia. Przewieziono to ciało do Zakładu Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ślad się urwał. Nie wiemy, co dalej. Syn ognia Zbigniew palił i pali do tej pory z niczym leś. Nie ma grobu ojca. Tego barbarzyństwa Polacy też nie zna. To przyszło ze wschodu. Pomyślmy, jak traktowali ciała naszych poległych w katastrofie smoleńskiej. To wszystko wschód. Kazimierz Jarowski z Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Targu powiedział: nie chcieliśmy go pochować na ziemi nowotarskiej, aby jego grób nie stał się miejscem manifestacji składania kwiatów. Nawet funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa potwierdził to, że ogień był legendą Podhala, legendą tej ziemi. Zginął w drodze major Józef Kuraś. Ogień rozpoczęła się poniewierka. Jego żony Czesławy i syna Zbigniewa. On mówił o tej poniewierce krótki, kilkuminutowych filmach, które znajdziecie w internecie. Żyjący ogniowcy byli często torturowani, skazywani na surowe kary, na więzienie, na karę śmierci. Często zazdrościli swoim kolegom, którzy polegli w walce. Po śmierci ognia rozpoczęła się walka z jego legendą. 7 lat później, 7 lat po śmierci ognia, członek PBR-u Władysław Machejek spreparował jego dziennik. Umieścił go w swojej książce. Rano przyszedł huragan. Propaganda. Przez 40 lat okupiła mnóstwo ludzi. Ogniowcy znali prawdę. Rozmawiali w swoim gronie o tamtych czasach, ale przecież nie mogli nic publikować. Nie mogli iść do szkół, żeby wyjaśniać tą sprawę. Do tej pory mnóstwo ludzi jest ogłupionych. To przecież robię czasami inkognito, żeby nie widzieli, że kapłan, bo pewnie jakoś inaczej rozmawiają. Krążę tutaj po Nowym Targu, bo zapytam się ludzi o ognia. Mnóstwo odpowiedzi świadczących o po prostu ogłupienie. Przed mszą świętą byłem na cmentarzu. Zobaczyłem jakąś starszą kobietę. Pytam się, a dlaczego tutaj nie lubicie majora ognia? A bo on po prostu szczerał tego ciała, rabował tego ciała. Nie ma sensu dyskutować z tego typu argumentami. Drodzy Chrystusie, Pan Chrystus powiedział: prawda was wyzwoli. To prawdą jest On, Jezus Chrystus. Prawda was wyzwoli. To dotyczy każdej dziedziny ludzkiego życia. Wyzwalająca moc prawdy. Szukajmy prawdy na temat ognia, jego walki, śmierci. Tylko ona nas wyzwoli z komunistycznej propagandy. Amen.
zatwierdzi nasze modlitwy prośby. Boże miłosierny, patrzę mi w Twój krzyż i Twoje cierpienie, dźwigając ciężar naszych osobistych, małych i większych krzyży. Zanosimy do Ciebie nasze prośby o zdrowie i wytrwałość dla Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby odważnie bronili wartości wypływających z swojej nauki, by troska o człowieka nie była utożsamiana z lansowanymi fałszywymi ideologiami. Prosimy o odwagę dla wszystkich chrześcijan, by z determinacją i stanowczością występowali w obronie życia i przeciwstawiali się laicyzacji i islamizacji Europy. Nieustannie prosimy także o wieczną honorową asystę Twojego Boku dla kapłan zamordowanych za wiarę i wolność przez oprawców z UBNSB. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, oddal od nas pandemiczne zagrożenie, byśmy mogli powrócić do normalnego życia, do odbudowania pozytywnych międzyludzkich relacji i radości z piękna otaczającego nas świata. Napawaj otuchą i nadzieją, chorym i cierpiącym. Wspieraj swoją boską mocą wszystkich zaangażowanych w niesienie pomocy innym w tym trudnym czasie. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, przywołujemy w pamięci trudny powojenny czas oporu przeciw sowieckiemu okupantowi i polskim komunistycznym zdrajcom. Przywołujemy naszych chłopców z lasu, partyzantów niezłomnych i współpracowników wszystkich organizacji zbrojnego podziemia antykomunistycznego od Kresów Wschodnich, Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej po ziemię odzyskaną. Przywołujemy tych nam najbliższych, przemierzających gorczańskie, podhalańskie i beskidzkie ścieżki. Nie mamy wątpliwości i wierzymy, że przyjmując ich końcowe raporty, oceniłeś je sprawiedliwie wedle swego miłosierdzia i przygarnąłeś ich do swojej chwały. Sprawy pamięć o ich poświęceniu trwała wiecznie, a ofiara ich życia stanowiła przykład najwyższego umiłowania ojczyzny i wolności. Nam zaś, Panie, daj siły, cierpliwość i wytrwałość, byśmy godnie nieśli ich dziedzictwo w następne pokolenia. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, 75 lat temu, mając w sercu miłość do ojczystej ziemi, wyruszył w drogę do Twojego wiecznego królestwa Harnasz Podhala, nieugięty dowódca zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, Marian Józef Kuraszkowi. Jego ciało zostało unicestwione, to duch pozostał wśród nas i przetrwała pamięć o nim i jego wewnętrznej walce o wolność i suwerenność ojczyzny zagłoszczonej przez sowieckich popleczników. Niech ta walka i ofiara życia majora Ognia, jego najbliższych przyjaciół i podkomendnych w obronie naszego polskiego domu, będzie na zawsze symbolem męstwa, moralnego zwycięstwa nad zniewoleniem i zdradą narodową i stanowi trwały fundament, na którym kolejne pokolenia wznoszą i wznosić będą wspaniały narodowy gmach. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, niech ofiara krwi partyzantów antykomunistycznego podziemia, złożona na narodowym ołtarzu, będzie drogowskazem dla rządzących na drodze budowy nowoczesnego, niezależnego i bezpiecznego państwa. Obdarzaj, Panie, darem mądrości, odwagą i zdecydowaniem władze państwowe, by mogły wprowadzać tak bardzo potrzebne zmiany, aby nasza ojczyzna mogła rozwijać się w szczęściu i dostatku, pielęgnując pamięć i czerpiąc mądrość z doświadczeń i cierpień poprzednich pokoleń. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, otaczaj opieką funkcjonariuszy Straży Granicznej, wojska i policji, którzy z poświęceniem chronią naszą granicę przed islamskimi hordami. Niech ich służba i oddanie Polsce będą skuteczną barierą i przestrogą dla nieprzyjaciół próbujących naruszać spokój naszego polskiego domu. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, weź ojcowską opiekę polskie rodziny, pedagogów, młodzież i nas samych tutaj zebranych. Spraw, aby nasza narodowa tożsamość, wiara ojców, polska tradycja, kultura i nasze umiłowanie ojczystego domu
stanowiły nieprzebytą zaporę dla liberalno-bolszewickiej ideologii cywilizacji śmierci. Przez Twoje męczeństwo i krzyżków, przez cierpienie żołnierzy wyklętych, otaczaj nas i Matkę Ojczyznę nieustanną opieką. Ciebie prosimy, słuchaj nas. Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, prośby, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Szanowni Państwo, teraz bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kaszczyka. Sz-
czcigodni weterani Marko Niepodległość, szanowni działacze opozycji antykomunistycznej, państwo parlamentarzyści, panowie oficerowie, rodzino majora Józefa Kurasia Ognia i przedstawiciele rodzin żołnierzy z jego oddziału, szanowni państwo, łączy nas dzisiaj pamięć i wdzięczność wobec trudu żołnierskiego i ofiary życia, jaką 75 lat temu poniósł hetman podziemia antykomunistycznego na Podhalu major Józef Kuraś. Łączy nas pamięć i wdzięczność, bo nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie tacy ludzie jak on. Nie moglibyśmy śpiewać Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie, gdyby nie trud żołnierski tych, którzy walczyli z okupantem niemieckim, sowieckim i komunistycznym. Ale walka o pamięć, o żołnierzach niezłomnych, o majorze Ogniu, o innych wielkich przywódcach powstania antykomunistycznego trwa. I wszyscy mamy świadomość, że w tej walce o pamięć bierzemy udział i musimy współcześnie dawać świadectwo przywiązania i wierności do tych ideałów, które były udziałem ich życia. Walka o pamięć nie zakończyła się wraz z upadkiem PRL-u. Walka o pamięć trwa. I nie tak dawno byliśmy świadkami żenującego w Parlamencie Rzeczpospolitej widowiska, gdy część klasy politycznej nie chciała upamiętnić jednego z największych przywódców powstania antykomunistycznego, majora Łupaszki. Trwa walka trzeciego pokolenia Armii Krajowej i żołnierzy niezłomnych z przedstawicielami trzeciego pokolenia Urzędu Bezpieczeństwa. Trafnie to kiedyś jeden z publicystów określił i taka jest niestety prawda. Ta walka będzie zwycięska, bo dobro zawsze zwycięży. Prawda zawsze zwycięży. Ale perspektywa tego zwycięstwa nie zwalnia nas z obowiązku uczestniczenia w tej walce o pamięć. Nasza obecność dzisiaj jest też tego dobrym świadectwem i dobrym wyrazem. Szanowni państwo, w okresie PRL-u, mówił o tym bardzo pięknie dziś w homilii ksiądz, zabijano żołnierzy niezłomnych dwukrotnie. Najpierw fizycznie, tak jak 75 lat temu majora Ognia, a później przez wiele dziesięcioleci zabijając pamięć o nich, przekłamując ich czyn zbrojny, zohydzając, co pozostawiło niestety w świadomości społecznej ogromny ślad aż po dzień dzisiejszy. Ale tak jak powiedziałem, to nie skończyło się w roku 1989 i 1990 wraz z zakończeniem istnienia bytu o nazwie Polska Rzeczpospolita Ludowa. Najpierw próbowano, i to był jeden z grzechów założycielskich III Rzeczpospolitej, zrelatywizować powojenną polską historię. Pokazać, że każdy w powojennym sporze miał swoją rację. I to w ostatnich latach było szczególnie widoczne, kiedy z jednej strony odbywały się już ekshumacje na Łączce, a 200 metrów dalej z honorami państwowymi, wojskowymi żegnano Wojciecha Jaruzelskiego, jednego z tych, który przecież swą karierę zaczynał jako ten, który niszczył podziemie niepodległościowe po wojnie. Z
Z jednej strony mieliśmy już ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a z drugiej strony oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zygmunt Bauman był patronem honorowym Kongresu Kultury Polskiej. To działo się 10 lat temu. Próba zrelatywizowania powojennej historii miała doprowadzić do konkluzji, że w istocie mieliśmy tu po 1945 roku wojnę domową. I takiej narracji trzeba się bardzo mocno przeciwstawiać. To nie była wojna domowa. To była wojna wolnych Polaków, takich jak major Bogiel, z namiestnikami Kremla, z tymi, którzy chcieli sowietyzować Polskę po okupacji niemieckiej. To była wojna wolnych Polaków z tymi, którzy chcieli zniewolić polski naród. Druga próba, która trwa od kilku dziesięcioleci, to próba przedstawiania żołnierzy niezłomnych, w tym majora Kurasia Ognia, jako zupełnie niepotrzebnych szaleńców, walczących nie wiadomo po co, kiedy wiadomo było, że wszystko jest przegrane. Jeżeli tak będzie oceniało się polską historię, to w tym momencie trzeba by przekreślić całą naszą tradycję insurekcyjną od Konfederacji Barskiej aż po Powstanie Warszawskie. A przecież wiemy, że gdyby nie zrywy XIX-wieczne, gdyby nie walka w XX wieku, nie powrócilibyśmy do grona państw wolnych i suwerennych, cieszących się tym najpiękniejszym darem, jakim jest niepodległość. I wreszcie rzecz trzecia, o której mówiłem na początku, która niestety przybiera na sile w tej walce o pamięć. Przedstawienie żołnierzy niezłomnych jako ludzi złych, nikczemnych, jako bandytów, to wprost odwołanie oczywiście do tradycji historiografii PRL-owskiej. I tu powraca pytanie, które 30 lat temu wypowiedział w Sejmie Rzeczypospolitej premier Jan Olszewski. Czyja ma być Polska? Czy ma być Polską nawiązującą do tradycji niepodległościowej? Czy ma być Polską nawiązującą do biegunowo odległej, niechlubnej tradycji? Tradycji, która od 250 lat równolegle z tradycją niepodległościową w życiu publicznym Rzeczpospolitej istnieje. To tradycja targowicy. To tradycja mająca swój początek mniej więcej 250 lat temu, kiedy następował pierwszy rozbiór Polski. To tradycja tych, którzy wisząc w obcych dworów za obce pieniądze, za własne korzyści, dla własnych karier, byli w stanie sprzedać Polskę. To tradycja Szczęsnego Potockiego i Hetmana Brańskiego. To tradycja, która później wielokrotnie odżywała, chociażby 102 lata temu, gdy bolszewicy szli na Warszawę, bo do tej tradycji wpisać należy Dzierżyńskiego, Marchlewskiego i Kona, którzy tworzyli Komitet Rewolucyjny Polski w Białymstoku i później po Warszawie. I do tej tradycji oczywiście wpisać należy tych, którzy po wojnie rządzili Polską. To tradycja Bieruta, Moczara, to tradycja Jaruzelskiego. I to jest ta jedna linia w dziejach Rzeczpospolitej. Tradycja, która niestety nie zakończyła się wraz z upadkiem PRL. I jest ta druga Polska. Polska niepodległa i dumna. Polska Romualda Traugutta, Józefa Piłsudskiego, generała Grota Roweckiego, majora Józefa Kurasia, majora Łupaszki. I przed Polską stoi pytanie, do której tradycji chce i powinna nawiązywać. My obecni dziś wiemy, ale musimy mieć świadomość, że są tacy, którzy do tej drugiej tradycji w sposób otwarty i jawny też nawiązują.
I w tym wymiarze walka trwa. Ale zwyciężymy ją, bo zawsze zwycięża, jak powiedziałem, dobro i prawda. Dzisiaj chylimy nasze czoła przed bohaterami naszej wolności, przed żołnierzami powstania antykomunistycznego, przed żołnierzami majora Bognia, dziękując im za wolną Polskę i za to, że po ludzku mówiąc, wbrew wszelkiej nadziei, stali twardo i dumnie przy sztandarze niepodległej Rzeczpospolitej i uchronili Polskę przed sowietyzacją. Chwała bohaterom. Szanowni Państwo, organizatorzy i uczestnicy obchodów 75. rocznicy ostatniej walki i śmierci majora Józefa Kurasia Ognia. Podczas patriotycznych uroczystości często powtarzam, że jest naszym obowiązkiem pamiętać o bohaterach. Wychodząc z takiego założenia, tym bardziej dziękuję za skierowanie do mnie zaproszenia na obchody 75. rocznicy ostatniej walki i śmierci majora Józefa Kurasia Ognia. Niestety obiektywne przeszkody nie pozwalają mi dziś towarzyszyć Państwu w tym ważnym wydarzeniu. Niemniej jednak proszę przyjąć kilka słów wyrażonych w niniejszym liście. Na kilkanaście dni przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych chcemy wspomnieć Józefa Kurasia Ognia. Miejsce jego upamiętnienia zdaje się być szczególnie wymowne. To Wacław, niewielka miejscowość koło Nowego Targu, w której przyszedł na świat i z którą w dużej mierze związał swoje życie. Nie ulega wątpliwości, że było to życie pełne oddania najwyższym sprawom, spośród których fundamentalne okazało się umiłowanie wolnej ojczyzny, zagrożonej zbrodniczym totalitaryzmem. Dziś, w obliczu coraz większej świadomości tego, że II wojna światowa nie zakończyła się dla Polaków wyzwoleniem, musimy jeszcze mocniej przywołać te szlachetne postawy, które dla tak wielu naszych przodków stały się drogowskazem na drogach walk o bezwzględną suwerenność Rzeczpospolitej. Od nich możemy się uczyć bezkompromisowego braku zgody na każdy przejaw podległości i zależności. Im wszystkim, żołnierzom wyklętym, za heroizm, poświęcenie i oddanie dłużni jesteśmy pamięć. To nasze zobowiązanie nie tylko wobec bohaterów, ale i przyszłych pokoleń. Z wyrazami szacunku Łukasz. Teraz jeszcze poproszę o zabranie głosu przedstawiciela Nocnej Grupy Sądecczyzny, pana Konstantego. A później nastąpi dalsza część, która będzie polegała, że wystąpią przedstawiciele młodzieży reprezentującej naszą miejscowość, działającą jako schola parafialna, a następnie udamy się na cmentarz, gdzie będzie dalsza część uroczystości czytanie apelu poległy, którą poprowadzi były poseł pan Sławek Pajos. Reprezentuję grupę partnerstw do tych sądeckich, która współpracuje z Fundacją Prezesa Jana Kurasia. Chciałem informować, że jako przedstawiciel reprezentujący Tatarańczyków podczas prezentacji, podczas poświęcenia Republiki Sztandaru przy Puszczy Tatarańskich wspominali, że mój Józefa Kurasia Ognia jest nas niezapomniany, że był żołnierzem podwójnym, że był żołnierzem Puszczy Tatarańskich. Chcę jeszcze dodać Państwu, że 1 marca w Polsce zmieramy w Kościele Świętego Stanisława Kostki na Rzeczboczu.
Warszawie będą pełniona święta za dowódcę Józefa Kuracia Ognia i jego żołnierzy. Musza została zrobiona z proboszczem parafii. Dodam jeszcze, jak już wspomniał, to było dla nas rodzin i ta musza jest z intencji rodzin pozostałej Sądecczyzny. Odsunąć tablicy Józefa Kuracia Ognia w Licheniu, nie w Licheniu, tylko świętego Stanisława Gdowski. Jest takim symbolem, ponieważ tablicę odsłania wiceministrowi nagrody Roman Szeremiecki, czy państwo polskie. Drugim takim elementem jest usunięcie pomnika w Zakopane, może być do Stanisława Gdowski. 2001 roku było otwarte. Natomiast w 2006 roku było otwarte otwarcie Kosińskiego pomnika, też to jest zaproszenie państwa, czy prezydenta. Czyli państwo polskie uznało, jakby tą organizację. Są różne strony i trzeba przyjąć, ale z drugiej strony, no tutaj trudno zastosować fakta, ale takie są. Chciałem przekazać panu ministrowi dokument z poświęceniem pomnika Józefa Kuracia Ognia Zakopane. Tutaj są posłowie, którzy uczestniczyli, pani posłanka. Także myślę, że będzie takie wspólne spotkanie. Jest historyczne. Dziękuję. Thank you.
naszym kraju, gdzie zbrodnicze siły chciały cię uczynić niebyłym. Legendo Kurasza, legendo wspaniała, leć z białym orłem na cały nasz kraj. Wiarę ludziom daj, niech czas milczenia przerwany zostanie. Ty żyjesz w sercu naszym, pamięć o tobie nigdy nie zaginie. Legendo ognia, legendo Podhala, majorze Kurasiu. Tyś ogniem chciał wypalić wraże siły wrogie, od czerwonej zarazy ocalić Podhale. Szedłeś śladami Hubala, swoje siły młode oddałeś ojczyźnie. Majorze Kurasiu, czy słyszysz, jak krąg wiernych druhów tobie towarzyszy? Nad twoją mogiłą chcą stanąć w szeregu. Ty walczyłeś dla ojczyzny swej. Twoje imię nie porośnie trawą ani mchem. Chociaż nieznana jest twoja mogiła, cała ziemia Podhala ciebie przykuliła. Szedłeś po niej z nami, ciernistym szlakiem klęski i pożogi. Majorze Kubalu, majorze Kurasiu, gdzie wasze nieznane są mogiły? Nie ma śladu po nich. Nikt wskazać nie umie, jak wielcy jesteście w swojej prawdzie. Silni pamięcią i duchem, wrogowie was nie unicestwili. Majorze Kubalu, majorze Kurasiu, słyszycie, jak larum echo walki gra? My, żyjący dziś, słyszymy. Przysięgę legendzie złożymy. Przyszliśmy tu, pod waszą komendę, aby o was snuć wieczystą legendę. Na szczytach gór, stojących we mgle, usiadł smutek i płacze. Bo nieznanych mogił w naszej ojczyźnie nikt nie policzy i nikt nie okradnie. Stop.
te kwiaty, gdzie są kwiaty z tamtych lat. Czas zatarł ślad, gdzie są kwiaty z tamtych lat. Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tam, kto wie, czy było tam. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad, gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Gdzie prosiłbym o przyjęcie postawy zasadniczej i odczytamy apel poległych. No podstawię. Na ramię. Broń. Apel poległych. Dla upamiętnienia walki i męczeństwa uczestników niepodległościowego podziemia antykomunistycznego oraz walki i 75. rocznicy śmierci majora Józefa Kurasia Ognia. Słuchajcie wszyscy. Stajemy do uroczystego apelu, tutaj na Wachsmuńskim cmentarzu, przy mogiłach poległych w latach walki o wolność i niepodległość ojczyzny z nową sowiecką okupacją. Walki zwanej powstaniem antykomunistycznym, w której zostało zamordowanych 20 tysięcy patriotów, a kilkaset tysięcy przesyłki i więzienia. Ta straszliwa zbrodnia, zainspirowana w imię podboju Polski przez Sowietów, w olbrzymim stopniu dokonana została rękami polskich zdrajców, komunistów z podznaku PPR i PZPR. Musimy być w pełni świadomi tego faktu. Jesteśmy tu, aby złożyć hołd bohaterom, przywołać ich imiona, przypomnieć przed Bogiem i historią. Wzywam was, uczestnicy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, niezłomni dowódcy oddziałów partyzanckich i żołnierze ostatniego powstania narodowego, znani i nieznani z imion i nazwisk, wierni legalnemu rządowi i złożonej przysiędze,
którzy opuszczeni i zapomnieni stawiliście długotrwały opór sowieckiemu okupantowi i komunistycznym zdrajcom narodu. Stańcie do apelu! Stańcie do apelu, to będziecie powtarzać. Wzywam was, zamęczeni śledztwa, skazani na śmierć przez komunistyczne sądy wojskowe, powszechne i sekcje tajne, w bezprawnych procesach, mordowani w ubeckich kazamatach i komunistycznych obozach strzałem w tył głowy. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do ciebie wołam, majorze Józefie Kurasiu Ogniu, synu ziemi podhalańskiej, legendarny organizatorze walki z obydwoma okupantami, komendancie zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, który nie zawahałeś się po latach zmagań z niemieckim okupantem stawić opór nowemu sowieckiemu okupantowi w obronie niepodległości, ojczyzny, wolności narodu i wiary przodków naszych. Stań do apelu! Poleg na polu chwały! Wzywam was, partyzanci konspiracji potarańskiej, towarzysze broni majora Józefa Kurasia Ognia z Konfederacji Tatrzańskiej, Armii Krajowej, Ludowej Straży Bezpieczeństwa, którzy zostaliście zamordowani lub polegli w walce z niemieckim okupantem, nie dożywszy dalszej walki z komunistycznym zniewoleniem. Pułkowniku Stanisławie Mileckim Pocieju, Augustynie Suski, komendancie Konfederacji Tatrzańskiej, majorze Edwardzie Gutgetyńskim, Wojciechu Bolesławie Duszo, Szaroto, poruczniku Władysławie Szczypko, Lechu, Franciszku Sralu, Wietrze, Władysławie Bębie, Szpaku, Janie Rogalu, Żbiku, Józefie Rogalu, Szczało, Franciszku Klimowski, Wichrze, Władysławie Wachsmucki, Kamieniu, Józefie Niemcu, Tygrysie, Franciszku Bubaczu, Zgrozo, Janie Sralu, Cichy, Janie Garbaczu, Władysławie Wachsmucki, Józefie Sralu, Albinie Borowiczu, Jaszczębiu, Franciszku Śluby, Józefie Wachsmucki, Józefie Rejczaku, Franciszku Cyrwusie Kępo, Janie Wachsmucki, Michale Garbaczu. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Was wzywam, polegli za Polskę wolną od komunistów, członkowie sztabu zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, Józefie Sralu Smaku, Stanisławie Sralu Zimny, Kazimierzu Kurasiu Kruku, którzyście wierni swemu komendantowi wraz z nim padli w ostatniej walce 21 lutego 1947 roku w Ostrowsku. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam was, partyzanci pierwszej Pienińskiej Kompanii Jana Batkiewicza Śmigłego i Mieczysława Pyzowskiego Żbika, drugiej Tatrzańskiej Kompanii Jana Kolasy Powichra, trzeciej Kompanii pod dowództwem Henryka Głowińskiego Groźnego, Antoniego Wąsowicza Rocha i Józefa Świdra Ściciela oraz trzech sądeckich kompanii zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, którzy wierni przysiędze polegliście w walkach lub znajdując śmierć w komunistycznych katowniach. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam was, Stanisławie Ludzio Harnasiu, adiutancie komendanta Ognia, wraz z partyzantami oddziału Wiarusy, polegli w walce z bronią w ręku i zamordowani w latach 1948-1950. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam was, partyzanci grup operacyjnych Ruchu Oporu Armii Krajowej, Błyskawica, Huragan, Zorza, ziemi babiogórskiej i makowskiej. Wzywam was, dowódcy tych oddziałów, Mieczysławie Sobolewski, Prucie, Stanisławie Marku, Orliczu, Janie Sałapatku, Orle, którzy zginęliście w walkach z komunistycznymi zdrajcami w latach 1946-1955,
stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wspomnijmy tych, którzy przeżyli nieludzkie czasy hitlerowskich i stalinowskich zbrodni i z wolnej Polski na wieczną wartę odeszli, by w niebiańskiej partyzantce służyć. Ksiądz Józef Kochan, Krzysztof, ksiądz profesor Józef Tischner, Janina Kolasa, Stokrotka, Czesława Polaczyk, Kuraś, Sarenka, Jan Batkiewicz, Śmigły, Ludwik Maliński, Tur, Bogusław Szokalski, Herkules, Tadeusz Figus, Zagraj, Władysław Hajnos, Smutny, Józef Kościelniak, Biały, Józef Rubel, Bej, Jan Bryja, Grzmot, Franciszek Drusz, Szpak, Jan Kuraś, Kania, Jan Niemiec, Śmistak, Jan Sral, Potrzask, Stanisław Rączysty, Sokół, Józef Sulka, Zając, Stanisław Sulka, Nosek, Stanisław Komperda, Negus, Zbigniew Lisowski, Płomień, Franciszek Reszka, Uparty, Edward Krupiński, Pirat, Stanisław Kuraś, Wojciech Kuraś, Czesław Pajelski, Helena Kuraś, Stanisław Pyka, Medyk, Czesław Stolarczyk, Kuc. Są wśród nas. Wspomnijmy 96 rodaków naszych, którzy będąc na służbie Rzeczpospolitej zginęli 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, a wśród nich tych, którym winniśmy wdzięczność za to, że wspierali swą pracą na Podhalu dobrą pamięć o żołnierzach wyklętych, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Kaczorowskiego, Janusza Kurtykę, Aleksandra Szczygłę, Andrzeja Przewoźnika, Czesława Cywińskiego. Są wśród nas. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, teraz złożymy wieńce i winnic składa minister Jan Józef Kaszczyk. Szef szefu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Teraz składa wieniec, wiązankę pan poseł Arkadiusz Mularczyk. Wiązankę obecnie składa senator Jan Hamerski. Przyjaciel, pan starosta Piotr Bąk, starosta Tarczański. Teraz prosimy o złożenie wieńca przedstawicieli WKU Nowy Targ. Pan kapitan Czostek.
prosimy o złożenie. Pamięć i wolność. Powstańcze Kubańska, pamięć i wolność. No to urzędu gminy prosimy teraz. Smardu i Polaka. Prosimy następnej kolejności. Dobra. Dziękuję.